Cześć widzowie, dzisiaj mam dla was film o Sławku, czyli szatanie z GF Darwin. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Sławek był od początku świata jako jedna z wielu boskich istot w organizacji zwanej Chaos. To on wraz z Bogiem Rafałem wpadli na pomysł, by zmienić organizację na niebo i stworzyć wszelkie istnienie. Na początku szło bardzo dobrze, w idealnej formie, ale w pewien dzień, a mianowicie niedzielę, niestety muszę to powiedzieć na filmie, ale Sławek się masturbował, czego w niedzielę był zakaz, więc Rafał się zdenerwował i zdegradował go z bóstwa do węża. Potem Sławek został strącony na ziemię, na której spotkał Adama i Ewę, więc urabiał on Ewę, za co Adam strzelił go w japę. Urabiał on Ewę również po to, by zrobić na złość Bogu Rafałowi i by móc powiedzieć, że ludzie jako stworzenie Boga to debile. Gdy Rafał się o tym dowiedział, najpierw skasował mu ręce i nogi, ale potem postanowił, że Sławek będzie karał grzeszników i tak oto Sławek stał się szatanem. Jako jego pierwszą misję miał on odwiedzić Hioba, zwykle odwiedzał go, by go męczyć, ale tym razem chciał z nim porozmawiać. Potem przybył na wieś i zobaczył go leżącego na ziemi i zaczął swój długi i staranny monolog, jakim to on nie jest jego przyjacielem, ale na koniec okazało się, że mówił sam do siebie, ponieważ Hiob nie żyje. Po tym zdarzeniu bardzo się zdenerwował i zmienił kolor niczym kameleon w barwy buraka. Kurwa! Potem zadzwonił do Rafała, ale w kolejce był 3 miliardy 8 milionów 600 420. Potem jednak Rafał zadzwonił, ale jak zwykle dla Sławka był mało pomocny, więc Sławek użył potężnej umiejętności i wskrzesił Hioba, który został śmiercią. Potem zapewne karał grzeszników, aż do 30 kwietnia 1945 roku, kiedy to Adolf Hitler popełnił samobójstwo, a Sławek był jedną z trzech osób na sądzie. A oto tortury, jakie Sławek przygotował dla Hitlera. Wykresik właśnie tych tortur to jest B16 i C12, między innymi gwałty analne nożem, obcinanie uszu, powiek oraz sutków, wbijanie na pal, łamanie kołem, wyrywanie paznokci, zębów oraz języka, miażdżenie stóp oraz jąder, spożywanie własnego kału oraz wymiocin. No to już, Sławku, myślę, że już. Gdy Rafał żartował, że chce go uniewinnić, Sławek się zdenerwował i upuścił piekło, zakładając piekło 2.0. Mimo że na pierwszy rzut oka Sławek i Rafał średnio się lubią i sprawiają sobie problemy, to gdy Rafał zniknął, Sławek prowadził duże dochodzenia, żeby go odszukać. Podczas dochodzenia odwiedził takich bogów jak Odyna czy Buddę, ale na koniec do Rafała doprowadziła go piosenka Orki z Majorki. Pan Bóg stworzył walenie i bawi się z nimi. A ogólnie to Sławek był drugim najpotężniejszym bytem na równi z Duchem Świętym, czyli Panią Basią, a pierwszym oczywiście był Rafał. No dobrze, to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja zachęcam do zostania patronem i dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!